Hej, tu Dalmar. Witam serdecznie w XCOMie. Za 10 dni wywiadówka. Skończyłem misję Exaltu i... Dowódco, ponieśliśmy spore straty i do tej pory nie znaleźliśmy nowych ludzi. Musimy zacząć rekrutację nowych żołnierzy w koszarach. Już rozpocząłem rekrutację nowych ludzi w koszarach, natomiast ewidentnie mamy jakiś problem. Problem w postaci szpitala. Z tego co kojarzę, to jeden medal doszedł nowy. 10% docelności, szansa na trafienie krytyczne, jeśli liczba pól między tobą a sojusznikiem wynosi nie więcej niż 7. Przyznaj medal. Dajemy tu komuś. Trzymaj, chłopie. Zwłaszcza, że pojedziesz ze mną na misję. Ostatnio się naprawdę spisałeś. Należy ci się. Plus 5 do celności przeciwko wrogom znajdującym się za pełną osłoną. To byśmy dali snajperowi. Zuza już ma. Tu jest. Helena. Proszę bardzo. Doceniliśmy Fermionę. Okej. To co? Lecimy do centrum kontroli i skanujemy. Ukończono budowę przekaźnika satelitarnego. Bardzo dobrze. Jesteśmy gotowi. Wywiadówka za 7 dni. Dowódco, nasze satelity są gotowe do wystrzelenia. Cieszy. Czekamy na rozkaz. No i mamy miejsca uprowadzenia ludności. Na Hologlobusie śledzimy kilka zgłoszeń porwań. Ustalam współrzędne. Niemcy będą tutaj, gdzie sobie polecimy, to na pewno. Jeszcze zobaczę, jak to wygląda. Tak, Niemcy, Brazylia, Francja, Rosja. Dobra, jedziemy do Niemiec w takim razie. Zabrakło mi jednego dnia, żeby mieć szkołę oficerską i można, żeby można było polecieć większą ekipą. Niemcy. No, ale będzie nowy rekrut. Jest ekipa. Ja zobaczę, kto jest w ogóle aktywny. Sporo ich jest aktywnych. Na pewno mamy jednego snajpera już na misji. Grenadier na misji. Szturmowiec. Tu bierzemy Arnolda do paczki. No, spacznie. Misji w polu widzenia. Lądujemy. Nasz kolejny cel znajduje się w Niemczech. Wciąż... I wylądowali. Tu wielkie niebo. Sztab, zgłoście się. Zespół uderzeniowy dotarł do SD. Proszę o pozwolenie na desant. Rozumiem, wielkie niebo. Uderzeniowy jeden może atakować. Na początku klasycznie zapiszemy sobie stan gry. I rozejrzyjmy się po mapce. Pole siłowe, czyli w tą stronę ciasno. W tą stronę dosyć daleko. No i widzimy kawałek sklepu. Kolejna biedronka, którą będziemy bronić. Żadnych cywili w zasięgu? Nie ma cywili. To jest też ciekawa sprawa. Rozkaz. Chodź tu za rurę. Ładny apartament. Sklep z telewizorami się teraz trafił. Dziewczyno, czy jak ty wyjdziesz tutaj, to kogoś zobaczysz? Mam nadzieję, że nie. Oczywiście. I to jest ten problem. Schowaj się za róg. Tu nie ma żadnych szyb z tej strony, nie ma. Tu. No przecież możesz się ruszyć. Możesz użyć strzelania w biegu.
ale nie chcę. No co za babol. Aha, bo ona się już ruszała. Czyli ona po prostu dostanie w trąbkę. Okej. Karabin snajperski. Nie, przemont na pistolecik. Warta. Warta. I miejmy nadzieję, że się nie ostrzelą tyłka. Przygwoździł i skudłował. Ty kogoś widzisz. To tutaj ja bym poprosił... Zwykły strzał poproszę, wystarczy chyba. X-ray neutralizator. Tak jest, X-ray neutralizator. No to jeszcze raz możesz strzelać. Ale masz dosyć niską szansę na trafienie. Mister Terminatore. Position zerstetet. Wykorzystaj swoją życiową szansę. Lepiej byłoby, jakbyś przeładował, to byś większy pożytek zrobił. Wyruszam. Granatem przez budynek dorzucisz? Nie dorzucisz. I jesteśmy w małym problemie. No i tu nie ma zmiłuj się. Ty nic nie możesz, więc będziesz kampił. Ty rzucisz granat również. Myślałem, że znowu coś idzie, no, ale przynajmniej cisza i spokój będzie. Ściana się spaliła. Snajperze, podejdź, tak nic więcej nie zrobisz. Czy możemy dostać się do tego meldu w jakimś sensownym tempie? Wygląda na to, że tak. Do drzwi. Terminatore do środka i reload. Tu gdzieś są. Dojście tutaj to pewny zgon. No dobra. Cisza i spokój. Wyjdź za śmietnik. Nic się nie dzieje. Dobra. Snajper. Leć do meldu. Ty możesz wejść tu na dach, co jest całkiem niegłupim pomysłem. Już idę. Chodź na róg. I po kamp, ty też, warta. Arnold. I warta, może ktoś ci przybiegnie przed oczami. Czemu nie zabiłaś? Jakbyś trafił, to bym... No, kurczę, czemu nie zabiłeś? Meld szlak trafił.
A tak. Żryj! Jak to się stało, że tylko jeden? Miało dwóch paść. 25%. Okej. Mam na wizuale. No, ale skradziłem. Teraz powinna podać się rakieta. Ty, dziewczyno, jesteś do odstrzału. Snajper nikogo nie widzi. Więc warto. Ty się schowaj za jakąś skrzynkę, za to najpierw za tą samą, za którą stałaś. Mister Terminatore, sprint na drugą stronę. Ja teraz pytanie, co zrobi wąski. Siłki wzywa. Alienkräfte ziehen sich zurück. Będzie strzelał, nie będzie. Wpadł do środka i wiemy, że otworzył też drugie drzwi. Dobrze. To teraz tak, strzelanie w biegu. Avanzo alla posizione di tiro. Mi sto muovendo. Podejdź może tu nawet. Będzie raz tu próbował obejść. Terminatorze, jakbyś tutaj sobie przykampił, to myślę, że byłoby nieźle. Dziewczyna wchodzi na górę. Przyłączasz się na pistolecik. Może kogoś zobaczysz. Ty do przodu. Załatwione. I warta. Dobra, zaczyna się zabawa w podchody. Ja sobie zapiszę stan gry. No i tak. Helenka, przytul się do agregatu. Thor, sprawdź, czy z przodu czegoś nie ma. Dziewczyna podejdzie do drzwi. W zasadzie mogłaby przeładować. A Terminatore... Begebe mich an neue Position. Schowaj się za słon. Podejdź tutaj. Nikogo? Zaraz może ktoś będzie. Tylko tak, najpierw... Przeładuj. Ty, towarzyszu, za winkiel, rozejrzyj się. Nikogo. To kampisz. A Terminator na drugiej stronie. I zobacz. 55%. Oczywiście musiałeś spudłować. Ty go nie widzisz. Warto. Spudłował. Jesteście kwita. No, tam jeszcze więcej jest wesołych chłopaków. Czemu ty go nie widzisz? Podejdź tu. Dalej widzisz jednego, to skąd strzała reszta? Teraz nikogo nie widzi. Co za porażka. A otworzysz drzwi? Też tylko jeden, tak? Rej neutralizzato. Warta. Karabin. Warta. I warta. Odzyskuje dwa zdrowie. Jak miło.
jakim cudem nie zobaczyłem. Czemu nie zabiłeś? No i strzeli jej w plecy. Dziewczyna się odgryzie w takim razie. Tak się to robi. Dobra, a teraz tak, ty go widzisz, 63%, to skończ z nim. No. Nie mam amunicji. To przeładuj. Broń przeładowana. Ty może też przeładuj. Pronta proseguire. I tak samo. L'arena. A dziewczyna was osłania. Ten jest fajny, naprawia się. Dobra. Tam raczej nikogo nie ma. Obstawiam, że jeśli ktoś jest, to raczej tutaj. Tu się najpierw przyjdzie. Dawaj, dziewczyno. Na drugą stronę. Cisza i spokój. Dobra. To ty od razu tu. Cel namierzony. No ale ci się farknęło. Podejdź tutaj. Terminator tu. Warta. Chłopak ozdrowiał. Tam są. Poproszę o zapis. Operacja Leniwy Rodzic. Przesuń się do przodu. Nikogo, więc ty raczej już tylko będziesz tu kamchiła. Ty nikogo nie widzisz. A jakbyś podszedł tu po prostu, to zobaczysz aż trzech. Jeden tu, drugi tu, trzeci tu. A tak, jesteście w kupie. Gdyby tak... Szkoda na to, że pocisk. Jaki pech. A możesz otworzyć drzwi? Dlaczego nie możesz otworzyć drzwi? Ale dwóch zgasisz. Tak robimy. Dobra. Było warto. Strzelanie w biegu. Tu, tu. Szybko strzelność. I żegnanie. Świetnie. Zadanie wykonane. Och, meldu nie znaleziono. Dlaczego? Dwóch rannych. Kapral. Szybki strzał. Usuwa ograniczenie karabinu snajperskiego do strzelania i przechodzenia w tryb warty po wykonaniu ruchu albo widok drużynowy. A ja wezmę, że może w ten sposób. Operacja Leniwy Rodzic. Drużyna X-ką wysłana do Niemcy uniemożliwiła obcym porwanie w kolonii. Władze kraju Niemcy dziękują. Mam nadzieję, że te nagrody przydadzą się projektowi X-com. Dostałem żołnierza wsparcia.
Zwiększyła się panika, a w Niemczech zmniejszyła. Pamiętaj, będziemy cię obserwować. Raport Rady za 5 dni. No to jeszcze jedziemy. Brazylia, Argentyna, pamiętam, jak słodko. Jest szkoła oficerska. Szkoła oficerska uruchomiona. Nie ma kasy na nic innego. Czy jest kasa? 13, nie ma kasy. Broń laserowa za 2 dni, raport rady za 4. Czyli jak wynajdą broń laserową, to wystrzeliwuje satelity. Badania zakończone. Wybierzmy nowe badania. Mogę produkować pistolety i karabiny laserowe. Lasery precyzyjne. 14 dni. Naprowadzona wyrzutnia fuzyjna. 35 dni. Lanca. 27. Nowoczesny myśliwiec. 27. To by rozwiązywało wszystkie moje problemy. Problemy. Ciężkie lasery i pancerze. Może pancerz skorupowy tym razem. Zwiększymy żywotność sobie. Nie, zmieńmy projekt. Potrzebuję broni. Ciężkie lasery. No i teraz tak, pokój sytuacyjny. Mamy 4 satelity do dyspozycji. To jest właśnie ten moment. Wielka Brytania, wystrzel. Wystrzelono satelita. Rosja, wystrzel. Wystrzelono satelita. Brazylia, wystrzel. Wystrzelono satelita. Argentyna, wystrzel. Wystrzelono satelita. Autopsje i przesłuchania odbywają się natychmiast. Miłe. 0 do dyspozycji. I wygląda na to, że żaden kraj się nie wycofa. I to jest moja nagroda za cierpliwość i nieinwestowanie w... W co? W ulepszenia wcześniej, w budowle, wydawanie kasy, tylko jej oszczędzanie. No okej. Więc ja poczekam sobie na wywiadówkę. Połączenie przychodzące. Dowódco, jak na razie, jesteśmy pod wielkim wrażeniem projektu XCOM. To o mnie. Wasze niedawne osiągnięcia przerosły nasze najśmielsze oczekiwania, a Rada nieczęsto udziela takich pochwał. Będziemy w kontakcie, dowódco. Za jeden dzionek laboratorium genetyczne. Dobra. To co? Ja podziękuję w tym momencie. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej!